Mamy tutaj Majuńkę, kochaną. Tu gdzieś łaziła przed chwilą Kajuńka, pojadła. O, jest. Cześć, Kajka. Cześć. Kaja, niemieczka. No cześć, dzień dobry. No chodź pomiziać. Niunia. Chciała się napić wody. O, idzie. I chciałam jej pokazać, jak to zrobić. I się wtedy przestraszyła mnie. Kićka. Chodź, ja ci pokażę przecież. Chodź, słoneczko. Chodź, kiciulka. Niunia. Chodź do mnie na sekundkę. Chodź. Ja ci pokażę, jak tam się wchodzi. Chodź. O. Spokojnie. O! Opka, opka. Zobacz. Przecież tu się wchodzi przez okienko. O, i pije się wodę. No, tak. No zobacz, masz tu wodę. Świeżutka woda. Przydałam ci wczoraj. Wczoraj byłam wzmieniona wieczorem. No, nareszcie się napiła. Słabo coś. Damy świeżą, tak? Ciekawa jestem, co to wyrośnie z tego kota. Na razie te parę dni to po prostu nie było w ogóle, jakby jej w domu nie było. Już tydzień chyba. Dzisiaj tak ładnie chodzi rano tutaj. Na Majkę nie zwraca uwagi, na nikogo nie zwraca uwagi taki dziwny kotek. Ale to lepiej tak niż inaczej, nie? Dzień dobry wszystkim. Już ci daję. Już maluszki kochane. Już maluszki kochane. Cześć wszystkim. Dzień dobelek. Cioteczka, kloteczka. Dzień dobry kochanie. Dzień dobry, głodny kotek. Wątpię, wątpię. Szczerze wątpię. Jak się czujesz, ptaszku? Lepiej, prawda? Już tak uszkami nie machasz, tak? Ślicznie. Wszystko się tam goi. Działają leki. O, jaki. Tak, słoneczko, już ci daję zamiast gadać. Już, już. Zobaczcie, jaką mam widownię. Coś niesamowitego. Boże, czyż nie? Taka widownia. Dzień dobry, widownio. I dzień dobry, widownio. No pokaż no się, jakim jestem ślicznym bądźkiem. Oj jejku, jejku. A ty jakim jesteś ślicznym bądźkiem? Oho, ho. Oj, 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 oj. A który kotek ma nosek inny? Cio? Który koteczek loniczek ma nosek inny? Oby moje skarby ślicznotki. Ile wy macie? Z 3 tygodnie, nie? Już niedługo będziecie same wcinać. Ojejku, muszę nakupić pasztecików. Znowu, bo chyba nie mam. Chyba nie mam, no. Aj, aj, aj. Co, cioteczka? Mamusia sobie wcina. Patrzcie, mamusia jest też przepiękna taka. Takie kółka. Ojejku, ma tak na grzbiecie takie paski, zobaczcie. Cuda po prostu. O, wy pięknoty, wy. Wy pięknoty, kto jest taki mądry? Kto tak się patrzy na cioteczkę? Takie mądralinki. Czekajcie, może bym wam zostawiła tą kamerę. Tu jakieś piące kłoteczki. Takie piące, moje kochane. Dzisiaj będziecie chodzić, już obiecuję. W tamtym pokoju będziecie mieszkać. Będziecie biegać. To naprawdę Rio tam po prostu się, wiecie, przez zasiedzenie zaanektował. Zostawię tu na chwilę tę kamerkę. Niech pokazuje kotki. Co mu to jest to krzywo? Coś o matko, przepraszam was. Przepraszam was, że nie da rady. Nie da rady z jakiegoś powodu ustawić tego stojaka. O. No
tak na chwilkę was zostawię, a zajmę się tamtymi. A ludzie sobie na was popatrzą. O Jezu, co za cuda. Jakie miękkie. Już wam daję koteczki, już wam daję słoneczko. Dla was mam to. Muszę się jeszcze przynieść więcej. Muszę poszukać, bo wydaje mi się coś, że może być kłopot. Ty jak malutka się masz? Kubki zrobiłaś ładne. Cześć słoneczko, kubki ładne. Teraz będziemy sprzątać. Szkrabacze małe się szkrabią. Wszystko w porządku i to mnie bardzo cieszy, że kubki są ładne. Wszystko tutaj w porządku. Weź kochanie, nie lubi się słońce. Ty masz taką plamkę na nosku świeczną. Jak jesteś ładna dziewczynka? Nie lubi się kochanie. Ale ty masz już brzuszysko? Widzę, że ty już fajnie pojadłaś. Spokojnie, zobacz tutaj. Mam cię tutaj dać. Nie, bój się, zobacz. No. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. No, no. Spokojnie, no. No, idź do góry, ładnie idź. No, no. Spokojnie, kochanie. Dobrze. Jak tam nóżki pozują coś? Coś tam łażą, nie? Coś tam łażą bączki. Dobrze, ja jeszcze mamusi dam zaraz więcej tego jedzonka. Ale muszę po nie iść.
wzięłaś, ciotunka? Zaraz ci dam więcej, już ci nakładam. Boże, te małe są cudne. Czekaj, Kitka, nie będę, bo wiesz dlaczego, bo ty się z ciotką Klotką możesz pokłócić. Zresztą ja nie chcę, żebyście się kontaktowały. Nie wychodź, zaraz ci dam jeszcze więcej. Chciałam tylko pokazać te niuńki. Bo te niuńki, słuchajcie, będą pierwsze szukać domu. Właściwie ta parka to po jakiejś tutaj kwarantannie jest gotowa do adopcji. To są fajne kotki, wesołe, miłe. Będziecie je oglądać zaraz w kamerce. Czy zaraz po południu, bo teraz już nie dam rady tego wszystkiego zrobić. Natomiast to są bardzo fajne kiciunie. No i do adopcji będzie oczywiście ciotka Klotka po wyleczeniu uszków. Co już następuje, bo już jest duża poprawa, już kotka nie boli. Jest przemiłą kiciunią, prześmieszną, taką gadułką kochaną, piękną, także zapraszam. No i potem mamusia. Mamusia też rokuje cudownie. Także wiecie, maluszki jeszcze muszą być u mnie, no wiecie, no co najmniej 5 tygodni, tak? Zobaczymy. Więc jeszcze dajmy spokój, ale te pierwsze, jak te znajdą domy, to wtedy maluszki pójdą do tamtego pokoju, do kamerki, tak? No takie plany. Dobrze, wy jesteście załatwione. Aha, czekaj, talerzek mogę zabrać, tak kochanie? Czekaj, zabiorę ci talerzek. Maluszkom też zaraz zabiorę talerzek, jak zjedzą. I będziecie załatwione. I teraz przejdziemy do tej panienki. O, wszyscy ciekawi na pewno, co u tej panieneczki, tak? Tej panieneczce trzeba dać jeść. Już dajemy, już kochanie. Tylko nie mam jak postawić tej kamery, żeby to pokazać. No w związku z tym poza kamerą będziesz karmiona. No, na razie. Wcina nasza malutka Aria. Wcina, kochana. No to dobrze, kubka dobra, apetyt dobry, będzie dobrze. Mamusia dostała dokładkę. Maluśki tutaj się kłębią. Tak, gadułka jestem. Ojej, gadułeczka. Cicho, maluchy. Cim tu ten jeden ma nosek, słuchajcie, taki, z kropeczką. I tego będzie można odróżnić, nie wiem jeszcze kto to. Na razie mi się nie chce patrzeć, bo co to dzialuźnica. W każdym razie mam tu takie fajne kluchy. O, jakie to są klusieki, fajne kluseczki moje śliczne. Kloniki. No to jak my z was nazwiemy? 1, 2, 3, 4 chyba jak kloniki, prawda? No? No jakby ta mamuńka z innymi kotkami chciała żyć, to też by była w drugim pokoju. Ale ona, zdaje się, będzie bronić swoich dzieci i nic z tego nie będzie. Tu moja kochana rodzineczka jest. To są kotki naprawdę uratowane. Jak one się zmieniają, jak one pięknieją.
Jakie one będą kochane i wdzięczne. Tak, jesteście piękne. Za kratami. Już dzisiaj będziecie bez krat. Po południu ganiacie, zwiedzacie koci pokój. Będzie się działo, prawda? Cioteczka też z wami. Cioteczka z wami. No, mam nadzieję, że wy jesteście zaprzyjaźnione ze sobą. Byłyście na jednym terenie. No i tą malutką też wam puścimy potem. Mam nadzieję, że ją przyjmiecie. Fajnie. Ciotka Klotka cudnie się leczy. Pani doktor zrobiła jej taki specjalny lek do uszu. I widzę, że pięknie zadziałał już pierwsza dawka. Bo ją bardzo bolały uszki. Tam w jednym miała ropę po prostu. O! Kto tak pięknie mruczy? O, jak cudnie. No pięknie, będziemy cię głaskać, Juńka. Cieś, kochanie. Cieś, malutka. Nie bój się, ja bym chciała ciebie pogłaskać. No chodź, nie bój się, maluszku. Nie bój się. Chodźcie tutaj do mnie na chwileczkę. Chodźcie do mnie, piękności. Chodź, piękności. O, jaki miękki koteczek. Jaki puchaty się zrobił. Jaki cudny od razu. Jak to troszeczkę ciepła, troszeczkę jedzonka. Jaka to przemiana jest cudowna. A chodźcie do mnie też, Laśkę. Chodź, ale brzuch gruby. Jaki gruby brzuch. Jaki gruby brzuch. Dzień dobry, maleńkie. Co wy tylko tak dupki pokazujecie, a macie takie śliczne pysie. Cześć, niuńka. Murka. Mureczka, córeczka, mureczka. Tak. Śliczności. A synek? Cynek. Cynek. Cynek, cynek. Śliczny. Mamcia, hancia. Mamcia, hancia. Tak, mamcia? Tak, mamuńka? O, jaka śliczna, jaka dzielna, kicia, jaka grzeczna. Daj troszkę cię za łóżkiem podrapię. Popatrz, kochanie. Widzisz, potem jak ci będzie mi trudno ciebie złapać już później. Pewnie. Tak, kochanie? No, piękne jesteście. Żegnamy was. Pa, pa, pa. Już tradycyjnie ja robię dla was filmik, składam go, a Majeczka mi towarzyszy. Zamknęłam drzwi do kociego pokoju przed Rio, musi sobie już poradzić. Także po południu robię przeprowadzkę, a on musi sobie znaleźć miejsce w naszym dużym domu. Już nie może zajmować tamtego pokoju, przykro mi. Ale po prostu się tak nauczył. Tak, Majunia? Pokaż pychol, bo tylko dupkę pokazujesz nam, tak? Pokaż pycholek. Musi się nauczyć kotek, niestety. Moja kochana, moja piękna. Majeczka mówi wam, miłego dzioneczka, życzę Majeczka.